Niewiele osób wiedziało o Hindu Chokrasi. W związku z tym pojawia się potrzeba odkrycia osoby. Nie byłoby programu Apollo, nie byłoby telefonu komórkowego i komputera, gdyby nie wynalazek Chokralskiego. No on miał 16 lat, jak wyjechał do Berlina. Człowiek, który dokonał rewolucji. Metoda otrzymywania i hodowania monokryształów, która dzisiaj skutkuje całą współczesną elektroniką. Był tragiczną postacią, bo poświęcił się całkowicie dla Polski, a nie zostało to uszanowane jak należy. Urząd Bezpieczeństwa, otwierać! Wiem, że on się z tym bardzo męczył, że się nie doczekał rozsławienia jego imienia tutaj na nowo. Pozostanie zawsze wybitnym naukowcem, wielkim Polakiem i szlachetnym człowiekiem. Cały czas rodzi się tylko jedno pytanie. Dlaczego dopiero teraz?